Rozpoczynając kolejne nasze spotkanie, zapraszam, byśmy uwielbili Jezusa, bo poprzednie spotkanie zakończyliśmy oddaniem Mu chwały, wywyższaniem Go, przyobleczeniem takim duchowym, odnowionej szaty naszego bycia w Jezusie Chrystusie. Więc jeśli znasz tą pieśń, to śpiewaj razem z nami, a jeżeli nie znasz, to módl się, nucąc, wzywając Jezusa, że Jezus jest naszym Panem, Jezus jest naszym przyjacielem, Jezus jest z nami. Jezus Królem naszym jest Jezus, nasz umiłowany Jezus. Królem naszym jest Jezus, nasz umiłowany. O wstań, święty Boże nasz, o wstań i zajaśnij nad nami. O wstań, święty Boże nasz, o wstań i zajaśnij nad Jezus naszym Panem. Jezus Królem naszym jest Jezus, nasz umiłowany Jezus. Królem naszym jest Jezus, nasz umiłowany. O wstań, święty Boże nasz, o wstań i zajaśnij nad nami. O wstań, święty Boże nasz, o wstań i zajaśnij nad nami. Pomyśl o swoim przyjacielu albo o osobie, z którą chciałabyś się zaprzyjaźnić. Dlaczego to jest akurat ta osoba? Będziemy mówić teraz o przyjacielu, o przyjaźni. Kim jestem? To pytanie nam towarzyszy od początku naszego kursu, naszych rekolekcji. Odkryliśmy to, że jesteśmy na obraz i podobieństwo Boga. Zobaczyliśmy, że skutki grzechu zniekształcają ten obraz Boży w nas, ale i to przede wszystkim Jezus daje nam prawdziwie nowe życie. No a teraz jak się ma do tego ta kwestia przyjaźni? Ano, bardzo prosto. Skoro jesteśmy wezwani do tego, żeby być w relacjach z innymi, no to piękną relacją, autentyczną relacją jest przyjaźń. To nie tylko koleżeństwo, to coś więcej. To jest tak ważne, że czytamy w Bożym Słowie, posłuchajcie, fragment z Księgi Mądrości Syracha. Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia, znajdują go bojący się Pan. Skoro przyjaźń jest tak ważna, że Pismo Święte mówi, iż kto znalazł przyjaciela, ten skarb znalazł, warto zadać sobie pytanie, jaki jest prawdziwy przyjaciel? Zapytajmy o to naszych przyjaciół w terenie. Cześć wszystkim. Uważam, że cechą prawdziwego przyjaciela jest szczerość, ufność i wiara w drugiego człowieka. Jakie cechy ma prawdziwy przyjaciel? To osoba przede wszystkim skora do poświęceń, która zawsze nas wysłucha i jest szczera oraz bezinteresowna w relacjach. Prawdziwy przyjaciel jest szczery oraz potrafi dochować tajemnic, ale na zło reaguje. Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel? Myślę, że prawdziwy przyjaciel przede wszystkim powinien być lojalny, empatyczny, pomocny i szczery.
żebyśmy zawsze mogli na nim polegać. Żeby szanował, albo chociaż starał się zrozumieć nasz światopogląd i żeby wspierał nas w trudnych chwilach. Dbam o to, aby moi przyjaciele byli szczerymi i pomocnymi ludźmi. Mamy wielu znajomych, ludzi, z którymi się spotykamy, współdziałamy, pracujemy, uczymy się, ale mamy też tych szczególnych ludzi. To są nasi przyjaciele. Wybieramy ich i oni mają dobry wpływ, wtedy jest super, albo gorszy. Bóg chce dawać nam prawdziwych przyjaciół. Dlatego też w innych miejscach Boże Słowo mówi, żebyśmy tak pochopnie nie nazywali kogoś przyjacielem, no bo możemy się rozczarować, że ten przyjaciel winien być po próbie, że jeden z tysiąca, ale ważne, żebyśmy pragnęli być przyjaciółmi i mieć przyjaciół. Dzisiaj to słowo niestety tak ma obniżoną wartość, że przyjaciel to ktoś taki kolega, dobry kolega, a przecież w języku polskim kolega, super znajomy czy przyjaciel to niosą inny ciężar gatunkowy. W niektórych językach, na przykład po angielsku, friend jest kolega, przyjaciel, znajomy, prawda? Wszyscy są tymi friends, tak? Ale w języku polskim mamy to rozróżnienie bardzo mocne i czujemy jeszcze wagę znajomy, kolega z klasy, przyjaciel. Kto jest twoim przyjacielem i dlaczego on jest? W Biblii mamy przykłady przyjaźni. Na przykład przyjaźń Dawida i Jonatana, syna Saula. Taka prawdziwa, realna, męska przyjaźń. Ludzi, którzy patrzą w podobnym kierunku. Każdy z nich idzie swoją drogą, ale są dla siebie ważni, bo przyjaciel jest ważny dla przyjaciela. Mamy też inne przykłady, jak choćby Jezus jest przyjacielem swoich uczniów. On nie ma relacji takiej, on jest profesor, a tutaj uczniowie wszyscy słuchają tylko. Jezus mówi o sobie, ja jestem przyjacielem. Ja chcę was traktować jak moich przyjaciół, a więc dzielę z wami życie. Idziemy razem, jesteście dla mnie ważni. I Jezus dał nam nie tylko ludzi jako przyjaciół. Jest pewien szczególny przyjaciel, którego nie widać, ale który jest wielkim darem. I teraz podnieś rękę, jeśli przyjąłeś bierzmowanie. Przyjęliśmy sakrament bierzmowania, a więc otrzymaliśmy szczególną więź z Duchem Świętym. Jeśli zapragniesz być w relacji z Duchem Świętym, to on naprawdę będzie twoim przyjacielem. Tym pierwszym jest Jezus. Ale Jezus od razu mówi, słuchaj, ja mam dla ciebie jeszcze kogoś ważnego, Ducha Świętego. I on pomoże ci być moim przyjacielem i on pomoże ci iść przez życie, by kochać Boga Ojca i być w niebie na wieki. Czy chcecie poznać Ducha Świętego? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli mówisz tak, to tam możesz łapkę nacisnąć pod filmikiem, tak? A możesz napisać komentarz, że chcesz poznawać Ducha Świętego. Chcemy wam coś przeczytać. Na dole macie pewien materiał, który do pobrania jest, tak? No bo jak rekolekcja, to przypominam, nie tylko słuchać, ale coś zróbmy. Mamy taką tabelę, bardzo ciekawą. Osoby pracujące nad tym kursem w naszej wspólnocie taką tabelę przygotowały. Bardzo za to jestem wdzięczny, bo próbują pokazać, no właśnie, jak jest ta relacja przyjacielska Dawid i Jonatan z relacją między nami a Duchem Świętym. Będziemy teraz z Kamilem, którego tu zapraszam bardzo serdecznie do mnie, czytać. Tak naprzemiennie, tak? Jonatan i Duch Święty. Spróbujmy teraz odnieść tą rzeczywistość tak podwójnie. Tam, gdzie Kamil będzie czytał o tej relacji przyjaźni Jonatana i Dawida, pomyśl o swoich przyjaciołach.
A ja będę czytał, co czyni Duch Święty i kiedy będziesz to słyszeć, zachęcam, żeby zapragnąć Ducha Świętego. Nawet jeśli nie przyjąłeś jeszcze sakramentu bierzmowania, to już Duch Święty może być twoim przyjacielem. Ale jeżeli przyjąłeś sakrament bierzmowania, to tym bardziej zapragnij przyjaźni z Duchem Świętym. Później to zestawienie możecie sobie sami przeanalizować, przemodlić. A więc zobaczmy. Nasza przyjaźń z ludźmi i nasza przyjaźń z Duchem Świętym. Kocha Dawida jak samego siebie. Duch Święty kocha ciebie takim, jakim jesteś. Cieszy się tobą, raduje się, kiedy przychodzisz. Dla ciebie ma swój czas, nie musisz o niego być zazdrosnym, aby się bać, że przestanie się z tobą przyjaźnić, jak go zezłościsz. Dawid jest przyjacielem Jonatana. Duch Święty jest twoim przyjacielem, kocha ciebie i sprawi, że zaczniesz doświadczać jego miłości. Zawiera z nim przymierze. A Pan Jezus obiecuje, oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Zdejmuje swoje insygnia, oznaki, dziedzictwa i oddaje je Dawidowi. A święty Paweł wyznaje w liście do Rzymian. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Święty, są synami Bożymi. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jest pośrednikiem pomiędzy swoim ojcem a Dawidem. Ostrzega Dawida przed niebezpieczeństwem ze strony Saula. A święty Paweł napisał. Gdy bowiem nie umiemy się modlić jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. Dawid naradza się z Jonatanem. Jonatan mu pomaga. A Duch Święty? Podobnie Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Powstał Jonatan, syn Saula, i udał się do Dawida, do Chorsza, umacniając go w Bogu. A w Ewangelii świętego Jana czytamy: A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy. Dzięki. Bóg zna nasze serce. Bóg zna twoje serce. Bóg rozumie ciebie. Bóg chce dać ci przyjaciela, Ducha Świętego. Kiedy przyjmiesz Ducha Świętego, odmieni się twoje życie. Zapragnij więc teraz Ducha Świętego. Wołajmy o Ducha Świętego. Będziemy się modlić. Jeżeli jesteś po bierzmowaniu, pomyśl teraz o tym momencie, kiedy był ten dzień, dzień sakramentu bierzmowania. Gdy stałeś przed księdzem biskupem, doczekiwałeś, oczekiwałaś mocy Ducha Świętego. Jeśli przygotowujesz się do bierzmowania, to zapragnij. Zobacz już teraz sercem ten czas, w którym biskup nałoży ręce na ciebie, będzie cię namaszczał, mówiąc: przyjmij znamie daru Ducha Świętego. Wszyscy, i bierzmowani, i przygotowujący się do bierzmowania, możemy wołać o Ducha Świętego. Duch Święty, przyjaciel, będzie cię bronił, gdy będą różne kłamstwa w tobie na twój temat. Duch Święty będzie cię pocieszał, kiedy przyjdzie smutek, będzie umacniał twoją radość, kiedy będziesz doświadczał, doświadczała radości. Kiedy popełnisz grzech i diabeł będzie cię oskarżał, choć najpierw cię kusił, to Duch Święty będzie ci cały czas przypominał, że jesteś dzieckiem Bożym, żeby wrócić do Pana, żeby się nie bać, bo On jest dobry i miłosierny. To Duch Święty będzie pomagał tobie, mi, wypełniać powołanie, które Bóg nam dał. To Duch Święty będzie tym, który leczy nasze złamane serce, leczy nasze rozczarowanie. To Duch Święty będzie cię ostrzegał przed niebezpieczeństwem. To Duch Święty będzie cię prowadził do Słowa. To Duch Święty będzie cię prowadził do Eucharystii. To Duch Święty, jako prawdziwy przyjaciel, którego nie można zobaczyć, ale można być w relacji z Nim,
poprowadzi cię do życia w bezpieczeństwie. Jeśli chcesz, możesz wyciągnąć teraz ręce, tak jak ja. To jeden z gestów modlitwy. Kiedy składamy ręce, niejako wkładamy ręce w ręce Boga. Kiedy je otwieramy, wołamy: Panie, daj. Tak jakbyśmy chcieli coś złapać. Może ci ciało pomóc w modlitwie, więc zachęcam cię, wyciągnij ręce. I poproś Pana, by dał ci teraz Ducha Świętego. Kiedy przeżywasz te rekolekcje, kiedy słuchasz tego tematu, uczestniczysz w tym naszym internetowym spotkaniu, to wołaj o Ducha Świętego. Gdziekolwiek jesteś, Duch Święty przychodzi. Panie, odnów nas. Panie, daj nam życie. Panie, daj życie nowe moim braciom i siostrom, którzy nas słuchają. Odnów nas, Panie, i daj nam życie. Ja pragnę więcej Ciebie, Ty przybliż do mnie się, Twej obecności chcę, co zmienia życie moje. Ja pragnę więcej Ciebie, Ty przybliż do mnie się, Twej obecności chcę, co zmienia życie me. Niech Twój ogień, ogień, ogień stąpi, niech Twój ogień, ogień przyjdzie tu. Niech Twój ogień, ogień, ogień stąpi dzisiaj na Twój lud. Niech Twój ogień, ogień, ogień stąpi, niech Twój ogień, ogień przyjdzie tu. Niech Twój ogień, ogień, ogień stąpi dzisiaj na Twój lud. Ja pragnę więcej Ciebie, Ty przybliż do mnie się, Twej obecności chcę, co zmienia życie me. Ja pragnę więcej Ciebie, Ty przybliż do mnie się, Twej obecności chcę, co zmienia życie me. Niech Twój ogień, ogień, ogień stąpi, niech Twój ogień, ogień przyjdzie tu. Niech Twój ogień, ogień, ogień stąpi dzisiaj na Twój lud. Niech Twój ogień, ogień, ogień stąpi, niech Twój ogień, ogień przyjdzie tu. Niech Twój ogień, ogień, ogień stąpi dzisiaj na Twój lud. Amen. Dziękuję Wam za tą modlitwę. Wierzę, że Duch Święty będzie doświadczany przez nas jako nasz przyjaciel. Ale mamy tych ludzkich przyjaciół, więc o nich też nie zapomnij i zachęcam, żeby zadzwonić, napisać SMS czy jakąś informację w innych komunikatorach, że ktoś jest dla nas ważny, że jest naszym przyjacielem, że przyznajemy się do niego i że go potrzebujemy. Ale mam też drugie zadanie. Zachęcam, żebyś wypisał dobre słowa, które usłyszałaś na swój temat od Twoich przyjaciół. No i za to Bogu i ludziom podziękuj. Dziękuję Wam za udział i zapraszam na kolejne spotkanie.